Cześć kochani, z tej strony Sylwia Testuje, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ponownie Avatar World. Czy wy również, tak jak ja, czekacie na otworzenie tego wielkiego lotniska? Spójrzcie tylko, jakie to jest ogromne. O wow, chyba największa lokacja, która była do tej pory. Widzimy tutaj jakąś wieżyczkę, do tego mamy jakieś tunele, oczywiście mamy schody ruchome, no i mamy również piętrowy tutaj taki port. Ale co najlepsze, ja odkryłam sekrety na tym lotnisku. Moi kochani, zacznijmy od tego, że gdy naciśniemy o tutaj, na środku, gdzie mamy pokazaną taką kawiarnię, zobaczcie, co się wydarzy. My się przenosimy do jednej z lokacji, a dokładnie do centrum handlowego. Nie wiem, dlaczego te budynki są połączone, ale koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy u was też to tak działa. Ale skoro to lotnisko jest połączone z tym centrum handlowym, no to skorzystajmy sobie troszeczkę i odkryjmy tutaj co nieco sekretów. Po pierwsze, mamy tutaj takie miejsce beauty i fajne naklejki, które możemy sobie naklejać na ciało. Zobaczcie na to, tutaj mam chmurkę, tutaj mam jakiś zielony znaczek, do tego mamy super fajne cienie, prawdziwe kosmetyki, którymi możemy się malować. No i najfajniejsza rzecz, tutaj mamy, słuchajcie, coś do malowania brwi. Te brwi mogą być naprawdę kolorowe i również nasze oczy. Ale nie bójcie się, z takim czymś nie musimy zostać na zawsze. Bierzemy sobie do ręki to pudełko, bierzemy chusteczki i bez problemu sobie to zmywamy. Po drugiej stronie mamy mój ukochany sklepik. Sklepik, który ma super fajne ubranka. Po pierwsze sukienki z owocami. Tutaj mamy ananasa, mamy truskaweczkę, tutaj mamy kolejnego ananasika, tutaj mamy ogórka, więc są też warzywa. Tutaj mamy taki fajny zielony strój jakby ogrodnika. Cóż my tutaj mamy jeszcze? Mamy koszulkę, do tego możemy sobie dobrać jeszcze jakieś inne rzeczy. O, patrzcie na to, jaka fajna tutaj jest koszula. No i też są genialne buciki, na przykład tutaj taki strój truskaweczki i do tego koniecznie jeszcze ta sukienka. Możemy teraz stanąć przed lustrem i zrobić sobie jakieś śmieszne minki. Lotnisko przeniosło nas na piętro numer 1, gdzie po drugiej stronie mamy fryzjera. Wow! No i tutaj jest też nowy dodatek, moi drodzy, ponieważ pojawiły się zupełnie nowe fryzurki. Zobaczcie tylko na to, jak to pięknie wygląda. No czyż ta fryzura nie jest piękna? O wow, wydaje mi się, że ta fryzurka również jest nowa. Takie długie, kręcone włoski wyglądają przepięknie. Tutaj mamy jeszcze takie kiteczki, chociaż one chyba już były wcześniej, ale dla mnie zdecydowanie numerem 1 jest ta oto fryzurka. No czyż to nie wygląda przepięknie? Moim zdaniem idealnie. Wydaje mi się, że jeszcze ta fryzurka jest nowa, takie długie włosy, ale nie jestem pewna, więc na razie zostanę sobie przy tej pięknej fryzurce. A teraz, moi drodzy, wychodzimy stąd, wracamy ponownie na nasze lotnisko, na to wielkie miejsce. Przed chwilą nacisnęłam sobie o tutaj, a teraz naciśnijmy nieco wyżej. Czy wy to widzicie? Wylądowaliśmy znowu w centrum handlowym, ale na innym piętrze. Aktualnie jesteśmy w sklepie z gadżetami elektronicznymi i ja uwielbiam to miejsce. Tutaj mamy maszynę do drukowania. Spójrzcie na to. Ta maszyna może wydrukować wszystko, co sobie wybierzecie. Po pierwsze, mamy tutaj taką żabkę w zielonych okularach. No i zobaczcie, ona została wydrukowana. Teraz zmieńmy sobie na inny wzorek. To jest również jakaś żabka, tylko ma takie zakręcone, śmieszne oczy. Spójrzcie tylko, jak fajnie to wygląda. Kolejna rzecz, może będzie coś związane z lotniskiem. Wiecie co? Ta chmurka w sumie, no bo samoloty latają w chmurach, więc to by pasowało, a ta chmurka jest troszeczkę taka ciemna, jakby zachmurzona troszeczkę. Kolejna rzecz zrobiona. Ta planeta też jest fajna, chociaż samoloty nie latają tak wysoko, samoloty raczej są niżej, nie widać stamtąd innych planet, ale ta planeta jest super. No i mamy już tutaj tylko żabki i na koniec mi została jeszcze taka śmieszna figurka. Co to jest? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Wydaje mi się, że to jest chyba jakiś lisek. Jesteśmy teraz na piętrze numer 2. Przejdźmy sobie na drugą stronę. Tutaj jest moje ukochane miejsce. Uwielbiam je. To jest sklep z zabawkami i tutaj mamy samoloty. Musimy sobie przejść tylko tutaj na sam koniec. Po pierwsze mamy helikopter. Helikopter jest super, ale mi chodzi o samoloty. Samolot jest o tutaj na tej półce. A wiecie, co jest najlepsze? Że gdy weźmiemy ten samolot do ręki, możemy się nim pobawić. Spójrzcie tylko na to. Samolot w kolorze takim niebieskim. Co my tutaj mamy jeszcze? Rakietę. To jest też troszeczkę związane z lataniem, ale nieco wyżej. Mamy jeszcze jedną rakietę, tylko że w kolorze niebieskim, wygląda zupełnie tak samo. A tutaj mamy jeszcze jeden samolot, tak on się prezentuje, jest to bardziej taki już samolot kosmiczny. No i jeszcze jeden samolot, tylko że w kolorze takim fioletowym. Przepięknie one wyglądają. No i znowu, słuchajcie, to lotnisko przyniosło nas w to miejsce. A teraz specjalnie dla Was sprawdzę, co się stanie, gdy naciśniemy na tę wieżę? Niestety nic. Gdy naciśniemy tutaj na to przejście? Też niestety nic. Gdy naciśniemy, o może tutaj, też nic się nie wydarzy. Tylko i wyłącznie, gdy naciśniemy tutaj, no to jakby centrum handlowe, które pewnie będzie połączone z tym lotniskiem, to coś się wydarzy. Ja teraz nacisnę o tutaj, na samym dole, przy tym samolocie, no i znowu przenieśliśmy się na sam dół naszego centrum handlowego. Pokażę Wam jeszcze jedno fajne miejsce na naszym przystanku, gdzie jest metro. W naszym metro, w naszej stacji metra mamy również takie, o zobaczcie, tutaj reklamy. Ewidentnie tutaj widać reklamę lotniska, samolotu. Tutaj jest pokazany samolot. No i ewidentnie widać, że tym samolotem będzie można latać na wakacje. Więc nie pozostaje nic innego, jak po prostu wziąć sobie taką torbę. My musimy zawołać tutaj nasz pociąg. Pociąg już przyjechał, pociąg czy też może metro. Dajcie mi znać w komentarzu, czy Wy już odkryliście wszystkie sekrety z tego metra. Bo moim ulubionym zdecydowanie jest to, że gdy pociągniemy tutaj za tę wajchę, gdy ją naciśniemy, to pojawi się pan mechanik, który ma walizkę, a w zasadzie bardziej taką skrzynkę, w której ma kluczyk i tym kluczykiem może tutaj otworzyć coś, wziąć do ręki może teraz ten klucz, może też wziąć tutaj takie jakby śrubki i może sam zrobić pociąg. Szkoda, że nie może zrobić takiego samolotu, bo byłoby super, ale już zabawkowy samolot Wam pokazałam, że jest w sklepie zabawkowym, a tutaj robimy sobie pociągi. Genialne, spójrzcie tylko, jak to pięknie wygląda. Mam już walizkę, no to chyba potrzebny nam jest jeszcze jakiś pilot. Chociaż mam nadzieję, że gdy pojawi się już ta aktualizacja i będzie to miejsce, to będzie tutaj jakiś fajny pilot. Przejdźmy sobie do kreatora postaci, przejdźmy sobie tutaj do tej mojej postaci, no i stwórzmy sobie takiego pilota. Po pierwsze, pilot powinien mieć odpowiednią czapkę pilota. Poczekajcie, chyba to jest ta czapka. Ona tutaj najbardziej pasuje. Włosy, może zmieńmy troszeczkę kolor, może zróbmy włosy niebieskie. One później będą nam pasować fajnie do całego outfitu pana pilota, a w zasadzie pani pilotki. Właśnie, to będzie pani pilot. Zróbmy ten przód troszeczkę jaśniejszy. No i teraz najważniejsza rzecz. Musi być odpowiednia koszula. Znajdźmy tutaj odpowiedni strój. Chyba tu. O, chyba to. To powinno być, bo to jest kucharza, to jest marynarza, to jest strażaka, to jest pilota. Tak, ewidentnie, to jest taka zwykła koszulka. I do tego jeszcze spodnie. Które spodnie nam tutaj pasują? Wybierzmy je razem. Chyba musimy przyjść do tej sekcji, gdzie jest ta walizka. No i ewidentnie, słuchajcie, mogłyby być te jasne spodnie. To są chyba spodnie rybaka, to strażaka, ale nam chodzi o te spodnie. Wyglądają przepięknie. Co mi tutaj nie pasuje? Jeszcze brwi, które zrobiliśmy przed chwilą. Brwi zróbmy sobie ciemniejsze, a w zasadzie nawet bym zrobiła takie czarne. Chyba, o tak, one mi się podobają. No i buty. Buty tutaj ewidentnie nie pasują. Buty wybierzmy sobie, powinny być jakieś niebieskie. Ej, co jest grane? Żadne z tych butów tutaj, o, te pasują, bo mają żółty element, jak na naszym takim mundurze. Postać jest już zrobiona, moim zdaniem wygląda przepięknie i idealnie tutaj pasuje. A teraz razem z nią przenieśmy się jeszcze raz do tego miejsca, gdzie mamy zabawki. Ups, zrobił się tutaj mały bałagan, ale to nie szkodzi, to nie szkodzi. Ja bym chciała tutaj do mojej tej torby władować sobie samoloty i te rakiety. Mega mi się podobają, czy w ogóle można? Da radę, patrzcie na to. Wow, jak fajnie to wygląda. Dobra, a samolot zmieści się? O nie, samolot się nie zmieści, a to najważniejsza rzecz. No dobra, ale z racji tego, że samolot jest najważniejszy, no to samolot weźmiemy sobie do ręki i będziemy mogli się nim bawić. Czy Wy wiecie, kochani, kiedy będzie ta aktualizacja? Kiedy będzie ten wielki port lotniczy, to wielkie lotnisko? Bo jeśli wiecie, to koniecznie dajcie mi znać, bo ja już bym się chciała wybrać na jakieś wakacje. Zobaczcie, ile tutaj mamy fajnych ulotek. Ulotki, które nam pokazują fajne miejsca w Avatar World i właśnie do nich może będziemy mogli polecieć. To są naprawdę bardzo fajne uloteczki, ale przede wszystkim dajcie znać, kochani, kiedy będzie ta aktualizacja. Dajcie znać, czy u Was też to jest, że gdy naciśniecie na ten port lotniczy, na to lotnisko, to przenosicie się do centrum handlowego. Jestem mega, ale to mega ciekawa. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. ze mną ja, pani pilot, się już z wami żegnam, no i czekam na to wielkie lotnisko. Pa, pa! Dajcie znać, czy znaleźliście również ten samolot w sklepie z zabawkami. Pa, pa!